Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę robił przepyszną roladę z łososia, taką już na święta. Zresztą jak widzicie, u mnie w kuchni już jest troszeczkę świątecznie, ponieważ mamy już 1 grudnia, no a myślę, że w grudniu to już wszyscy zaczynamy pomalutku żyć właśnie świętami. A więc zaczniemy od przysmażenia cebulki do naszej rolady. Dobra, cebulę kroimy w drobną kostkę. Cebulka pokrojona, więc teraz rozgrzewamy patelnię, a na patelnię wrzucam masło. I od razu możemy wrzucić cebulkę. Jak cebulka będzie już lekko zblanszowana, wtedy wrzucimy szpinak. Bo ta rolada będzie ze szpinakiem, będzie z ryżem, będzie z łososiem w cieście francuskim. To będzie taki naprawdę świąteczny rarytas z rybką. A można to zrobić właśnie na stół wigilijny, ponieważ przecież my Polacy na stołach wigilijnych mięsa nie mamy. Więc proponuję zrobić taką przepyszną wigilijną roladę. Czas dorzucić szpinak. Szpinak oczywiście uprzednio umyty, ponieważ nie chciałbym, żeby piasek później zgrzytał mi w zębach. Szpinak blanszujemy około 5 minut. Musimy przyprawić. A więc sól. Świeżo roztarty pieprz. I mieszamy. Szpinakowi już wystarczy, teraz go przełożę na sitko, żeby pozbyć się nadmiaru płynu, bo on mi jest wcale niepotrzebny. Gotowe. Widzicie, ile jest wody? I później by moja rolada po prostu tym nasiąkła i by się ugotowała, zamiast fajnie upiec. Więc odstawiamy teraz szpinak, aż on wystygnie, ponieważ będziemy używali ciasta francuskiego, a jak wiadomo, z ciastem francuskim trzeba bardzo szybko operować, bo inaczej ono nam się po prostu będzie roztapiało. A więc do zobaczenia za chwileczkę, jak szpinak z cebulką już będą ostygnięte. A więc wszystkie składniki mamy już przygotowane. Szpinak i cebulka już odciekły. Ryż jest ugotowany i pamiętajmy, ryż musi się troszeczkę lepić. On nie może być ugotowany całkiem na sypko, bo później w środku, w roladzie, jak ją będziemy kroić na samym końcu, to ona będzie nam się po prostu sypała. A tego byśmy nie chcieli. Chcemy, żeby to się trzymało tak jak jedno wielkie sushi. Dobra, to teraz musimy się zająć ciastem francuskim. Zobaczcie, ja ciasto francuskie kupuję gotowe, ponieważ jest to o wiele wygodniej. Jakość jest praktycznie taka sama, a samemu robiąc ciasto francuskie jest po prostu bardzo pracochłonne, a ja tyle czasu nie mam. Muszę je jeszcze troszeczkę rozwałkować, ponieważ taki prostokącik, który jest tutaj, to będzie po prostu za mały. Troszeczkę mąki, nie za dużo, na ciasto i troszeczkę na deskę. Coś takiego. Z jednej i oczywiście z drugiej strony również. Myślę, że tak wystarczy. Teraz ciasto kładziemy na blachę wyłożoną pergaminem i kładziemy ryż. Oczywiście kładąc na ciasto, zostawiamy w koło marginesy. I cieniutko rozkładamy po cieście. I oczywiście nie po całym, ponieważ później musimy to jeszcze zawinąć. Myślę, że tak jest wystarczająco. Teraz dodam szpinak. Szpinak, jak widzieliście, odsączony. On jeszcze go docisnę, żeby pozbyć się jak najwięcej płynu. I teraz do tak przygotowanego ryżu i szpinaku kładziemy 2 kawałki łososia. Mam tutaj 2 takie malutkie fileciki, no one w sumie no nie malutkie, no takie akurat świeżutki, pachnący morzem. Właśnie taki powinien być łosoś. W ogóle każda ryba taka powinna być.
i kładziemy jeden kawałek, kładziemy w ten sposób i kładziemy na brzegu. O tak, jakieś 2-3 cm od, w ten sposób. I teraz drugi kawałek. One są podobnej wielkości. Robimy to w ten sposób. Aha, tego muszę przesunąć, żeby było idealnie na środku. I teraz łososia jeszcze troszeczkę przyprawimy solą i pieprzem. I teraz spróbujemy wszystko zwinąć w rulon. W ten sposób, tak jak zawija się sztrucla. Teraz końcówki dokładnie zawijamy, po to został margines. W ten sposób. A tutaj smarujemy jajkiem. Ono świetnie nam sklei to wszystko. I zakładamy na górę. Delikatnie naciągając, ale uważajmy, żeby nie przerwać ciasta. Ważna rzecz, żeby to łączenie było pod spodem, inaczej ciasto nam się będzie rozjeżdżać. Robimy coś takiego. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. I teraz smarujemy właśnie żółtkiem rozszczepanym z mlekiem. I na wierzch posypuję taką solą morską w płatkach, co nada naprawdę takiego pięknego wyglądu na koniec. I gotowe. I teraz rzecz ma się tak. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na jakieś 25 minut. I spotykamy się za chwileczkę. No i mój łosoś zapiekany w cieście francuskim z ryżem i ze szpinakiem jest już zrobiony. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Prawie jak makowiec. I teraz go pokroimy. Ale pamiętajmy, że po wyjęciu z piekarnika musimy odczekać około 10 minut, zanim zaczniemy kroić. Powinna być chrupiąca z zewnątrz i delikatna w środku. Chwila prawdy. Aż sam jestem ciekaw. Jak pięknie wygląda, zobaczcie. I na talerz. Idealne na stół świąteczny. Pięknie się prezentuje. Zobaczcie, pięknie wygląda. I jest naprawdę smaczne. Zobaczcie, jest bardzo soczysty łosoś. W koło jest szpinak, chrupiące ciasto francuskie. To wszystko tworzy mega smak. A więc spróbujmy. Poezja. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.